Witam Państwa serdecznie w Imperium Kobiet. Dzisiejszy odcinek poświęcony będzie florystyce. Florystyce bożonarodzeniowej. O możliwościach, jakie mamy, aby udekorować swój dom przed tymi świętami, będzie opowiadała dzisiaj pani Kinga Wasiuk, która jest florystką. Witam Dzień Cię, dobry. Kingo. Przybliż naszym widzom, co to jest florystyka. Tak naprawdę florystyka to jest taka sztuka układania kwiatów. I pomaga to trochę wydobyć emocje z danego eventu. Czyli na przykład, jeżeli mamy zrobić coś w jakimś klimacie, nie wiem, czy retro, czy coś, to kwiaty nam pomagają utrzymać ten klimat. I tak naprawdę też przy układaniu bukietów, czy przy układaniu jakichś boksów, pomogą nam powiedzieć to, co czujemy. Czyli jak jest pogrzeb, to pomaga nam się zasmucić, sztuka układania kwiatów. Jak jest wesoło, to pokaże nam coś wesołego, tak? Więc bardziej to jest taką ogólną sztuką, tak? Ale czy to jest mowa samych kwiatów, czy też dodatków przy tych kwiatach? Znaczy uważam, że to jest jedno i drugie się ze sobą komponuje. Czyli tak naprawdę kwiaty dają coś od siebie, są piękne, tak? Dodatki, jak to dodatki? Dodają takiego blasku, ale sam kwiat w sobie robi bardzo dużo. W jaki sposób wyrazić smutek kwiatami? Jeśli chodzi o kompozycje pogrzebowe, no to wiadomo, że czerń, tak? W dodatkach w szczególności. Są takie barwione kwiatki czarne, ale raczej dajemy to w dodatkach, czyli barwienie liści, papier jakiś w kolorze czerni i wstążka. Wiadomo, że automatycznie kwiaty dajemy bardziej stonowane, czyli albo biel, albo czerwień, ale to raczej nie mieszamy za mocno kolorów, żeby to było smutne po prostu. Jednolite. A czy każda osoba może zostać florystą, florystką? Wydaje mi się, że tak. Kwestia, czy ma tak jakby umiejętności plastyczne, bo to jest bardzo ważne. Czyli takie poczucie estetyki. Poczucie estetyki i zmysł koloru, to jest bardzo ważne. Bo tak naprawdę dopasować, wydaje się, różowy z szarym jest łatwo. A szary ma różne odcienie i różowy też ma różne odcienie. Więc tu musi tak naprawdę mieć bardzo dobre oko do kolorów. I to jest naprawdę bardzo ważne. Bo techniki, no to wiadomo, że można się nauczyć. Czy ty jesteś z wykształcenia? No, w ogóle nie jestem. Bo są takie studia, prawda? Są. Można chodzić do szkoły florystycznej. Jest taka dość duża w Poznaniu. Ja w ogóle nie jestem. W Warszawie chyba też coś. No tutaj akurat szczerze powiem, nie. Są jeszcze kursy dodatkowo, tak? Można sobie jeździć do różnych fajnych florystów i sobie kończyć różne kursy. Ja powiem szczerze, że w żadnej szkoły pod tym kierunkiem nie skończyłam. Skończyłam plastyczną szkołę, fakt. Potem architekturę wnętrz, a to tak jakby wyszło trochę z zamiłowania. Przy okazji. A jakie były Twoje początki? Skąd się wzięła myśl na to, żeby się zająć florystyką? Powiem Ci szczerze, że jak miałam tam 20 lat, poszłam do pracy. Zgłosiłam się do takiej pewnej kwieciarni, która się okazała później... W Płocku. Super dla mnie doświadczeniem i tak naprawdę bardzo dużo mnie nauczyli tam. Przez przypadek. Poszłam w swoje urodziny w ogóle i się tam dostałam. I tak pracowałam tam chyba z półtorej roku. Bardzo tam było fajnie, potem byłam tam menadżerem. Właścicielka tamtej kwieciarni, to była taka pracownia artystyczna. Była bardzo fajna, była wymagająca, ale powiem szczerze, że dużo jej zawdzięczam, bo bardzo dużo mnie nauczyła. Pytając się kiedyś jej, dlaczego mnie zatrudniła, i ona mi powiedziała, jak ułożyłaś bukiet, to wiedziałam, że ty to potrafisz. Że to czujesz. Tak. No i tak się zaczęła moja pasja do tego trochę, bo to tak naprawdę jest moją trochę pasją. To miało być taką rozrywką, takim hobby, a wychodzi na to, że praca. Że jest teraz... No ale praca, jak się równa z pasją, to jest w ogóle super. Fajnie. To nie czujesz, że się że fajnie pracujesz. Jest. Biorąc pod uwagę to, że miałaś ten półtoroczny wstęp, pracując w kwiaciarni, później, czy potrzebowałaś jakichś kursów, szkoleń, które Ci dały większe możliwości, świadomość horyzontów się rozszerzyła? Powiem tak szczerze, że mi się w pewnym momencie kontakt z florystyką urwał. Pracowałam w innej pracy, też takiej artystycznej trochę. Potem zeszłam w ciążę, więc przez jakiś czas byłam troszeczkę wyciągnięta z tego świata. Tak. Ale jakoś tak zawsze chciałam sobie otworzyć coś swojego, ze względu na to, że nie ukrywam, że chodziłam po mieście i szukałam na jakieś imieniny zawsze bukietu i zawsze coś mi nie grało. Zawsze, a to było źle coś dodane, a coś dołożone. Po pewnym czasie już kupowałam tylko kwiaty i sama układałam.
Więc stwierdziłam, że no chyba muszę zrobić coś takiego, gdzie będę miała taką trochę wolność, tak, przy tym wszystkim. No i tak powstało to miejsce. A co jest najbardziej popularne wśród Twoich wytworów? Znaczy najczęstszą formą zakupu, jeżeli chodzi o mnie, to jest w ogóle boksy. To jest... Boksy, takie, czyli te kartonowe dekoracje. Tak, te kartonowe, to bardzo dużo tego mi się sprzedaje i bardzo często klienci do mnie o to wracają. Takie uniwersalne, na różne okazje. Tak, no i bardzo dobrze, bo są trwałe, to też jest fajne. No to jest tak jakby najczęstsza forma takiej typowej sprzedaży. Ale mam klientów, którzy u mnie zamawiają różne rzeczy na różne okazje, tak? Czyli, nie wiem, mają jakieś swoje imieniny, mają gości w domu, potrzebują, nie wiem, udekorować dom. No, różne takie dodatkowe sytuacje, w których ja im pomagam. Czyli generalnie te Twoje architektura wnętrz i florystyka się ze sobą uzupełniają. Tak, trochę się uzupełniają, tak. A to czy na sali weselnej coś pomogę, bo nieraz robię dekorację weselną, a nieraz robię na sali weselnej dekorację stałą. Więc dużo rzeczy jest takich, co gdzieś tam się ze sobą zazębia, ale niekoniecznie zawsze to jest sprzedawane, tak? Tylko jak ich potrzeba, to że tak powiem, do mnie dzwonią, żebym coś wykonała. A jaki kolor lubią płotczanie, jeżeli chodzi o dekoracje kwiatowe, florystyczne? Znaczy na pewno najwięcej koloru idzie różowego. Może ze względu na to, że z reguły kobiety dostają bukiety, nie oszukujmy się. Więc taki wdzięczny trochę kolor jest. Może też dlatego, że różowy jest ładnym kolorem, takim trochę przyjemnym, tak. No i z reguły nie tylko ukochany może kupić różowy, ale również tak powiem, obcy pan może pani wręczyć różowe kwiaty, tak bardziej tradycyjny bukiet. Dokładnie. Więc to jest, mi się wydaje, że ten kolor przewija się najczęściej. Ten różowy, pudrowo-różowy, bo teraz w tym roku było dużo pudrowego, różowego, pastelowego, cały czas jest na trendach, więc ten kolor się przewija. Na pewno żółty, to jest taki kolor, co bardzo rzadko jest kupowany i zamawiany. Ja bardzo rzadko mam kolor żółty u siebie, w ogóle we wszystkim, tak? Jakoś ten żółty tak mi do mnie nie przemawia. Niby słoneczny, a jednak nie. Tak, nie wiem, ja też jakoś nie za bardzo go czuję chyba. Czy da się wyczarować w kilka minut coś fajnego, coś takiego, co zrobi wrażenie wow? Tak, zawsze. Czy każda rzecz musi być mocno wypracowana? Nie, da się czasami zrobić kilkoma gałązkami, kilkoma cięciami, coś takiego, gdzieś tam nawet postawieniem dyni, dorzuceniem świeczki, zawsze coś tam można sobie, tak powiem, na ostatnią chwilę zorganizować. Tylko no nie oszukujmy się, że trzeba wcześniej przygotować, czyli kupić, tak, albo zerwać coś. No bo nie da się nic z pudełka pustego. Tak, nie da się z pudełka zrobić nie wiadomo czego, ale zawsze trzeba jakieś tam pójść do ogródka, wyrwać sobie gałązkę, czy kupić sobie w sklepie, nie wiem, kilka dyń, czy nie wiem, jakichś kolorowych kamyczków, zawsze coś się da wyczarować. Tylko trzeba mieć pomysł. Trzeba mieć inspirację. A tak. czy ty masz jakiegoś swojego mentora, czy kim się inspirujesz? Powiem szczerze, że dużo oglądam stron internetowych, bardzo dużo. Przeglądam i zagranicznych, i polskich. Gdzieś tam zawsze staram się jeździć, czy na targi. Teraz byłam na targach w Holandii. Zawsze te nowinki, te nowości gdzieś tam przeglądam. Na pewno, ja to się śmieję, że Pinterest jest takim źródłem, co tam jest wszystko. Tak? Więc tam można naprawdę dużo się zainspirować. Tam nawet krok po kroku czasami jest powiedziane, jak to zrobić. Więc jak ktoś tam ma chwilkę czasu, to śmiało może sobie wyszukać i sobie pokombinować coś do domu. Biorąc pod uwagę zbliżające się święta Bożego Narodzenia, wydaje mi się, że najczęstszym elementem dekoratorskim tego święta jest choinka. Czy ty również tak uważasz, czy się przewijają inne elementy? Znaczy tak, no choinka to jest taka nasza standardowa. Tradycyjna, tak, standardowa. I mi się wydaje, że kwestia jest, jak są dzieci w domu, to ta choinka jest jednak tak bardziej... Musi być. Musi być, no musi być. Ale teraz bardzo często są wianki. I wianki na drzwi, i wianki na stoły. Często wieszają wianki nawet na ścianach. Więc nad kominkiem. Nad kominkiem, tak, tak. Więc teraz kwestia tak jakby te wianki, może nie wracają do łask, ale zaczyna się trochę inna moda, tak? Więc nie tylko zostaje nam choinka i kilka świec w domu, tylko człowiek zaczyna trochę szukać, żeby w każdym pomieszczeniu trochę tego klimatu świątecznego przemycić. Czy ludzie chętnie korzystają z pomocy dekoratorskich u nas w mieście? Wydaje mi się, że coraz częściej.
No na pewno jest, że nie wszyscy wiedzą o takich osobach, tak? Czyli, że mogą korzystać z takiej pomocy. Tak, że mogą. Dużo jest takich osób, które dowiadują się tak przez przypadek, tak? A niby proste, a jednak stwarza problem, tak? Jaka kolorystyka dominuje teraz w te święta Bożego Narodzenia? My jesteśmy troszeczkę opóźnieni, jeśli chodzi o resztę świata, więc tak naprawdę wszystkie elementy pawiego pióra, czyli te wszystkie odcienie zieleni i granatu oraz łączenie bordo z pudrowym różem. A czy potrafisz też zagospodarować przestrzeń zewnętrzną, przed domem, ta balkon, taras, jeżeli chodzi o klimat świąt Bożego Narodzenia? Tak, tutaj to nie ma problemu, dlatego te wianki, co wspomniałam, no bardzo często się wianki wiesza na balkonach, wiesza się na drzwiach, więc te wianki są taką formą uniwersalną, tak? Wszędzie się świetnie zrobią. Tak, wystarczy kilka światełeczek i już jest efekt, tak? Więc to mi się wydaje, że to jest taka w miarę prosta, a fajna forma dla każdego, o tak to ujmę, bo to do nowoczesnych, czyli do eleganckich, bardzo klasycznych, wszędzie pasuje. A czy zaprezentujesz nam dzisiaj coś fajnego, żebyśmy mogli mieć coś po Twoim programie w domu? Tak, zrobimy taki mały wianek na stół, w miarę szybki, w miarę niedużo kosztowny. Kwestia troszeczkę pognastykowania się z drucikiem, no i będzie gotowy. To zatem zapraszamy na prezentację. Tak, zapraszamy. Co jest potrzebne do naszej dekoracji świątecznej? Tak naprawdę niewiele. Potrzebujemy obcinaczkę, potrzebujemy zapalniczkę, drucik, ewentualnie jak ktoś nie ma takiego druciku, to może być nitka albo żyłka, kawałki jakiegoś sztywniejszego drucika, kilka świec, kilka patyków, trochę mchu i jakieś gałązki. Mogą być świerku, mogą być tujki, co tam tak naprawdę w ogrodzie każdy posiada, ewentualnie co natura dała z parku z miasta. Czyli taki totalnie ekologiczny. Totalnie ekologiczny, oprócz świeczek, więc taki będzie bardziej przy naturze. Jesteśmy tak jakby trochę proekologiczni, więc zrobimy ekologiczny wianek. Potrzebny nam też będzie wianek słomiany. Ja już tutaj nawinęłam. Gdzie kupujemy te wianki? Te wianki możemy kupić w kwiaciarni albo w hurtowniach, nawet ze zniczami, widziałam nieraz. To można kupić, to są groszowe sprawy. Jak ktoś nie chce się bawić, bo to bardzo zaraz pokażę, prosto można nawijać, to można kupić gotowy wianek ze świerku na bazarze czy na rynku, na pewno są, ewentualnie w kwiaciarni. Bardzo prosto się to robi, bo tak naprawdę kładziemy gałązki jedna przy drugiej i zawijamy to w koło po prostu. Tym drucikiem. Drucikiem. Jak ktoś nie ma drucika, niteczką, ewentualnie żyłką, żeby to było jak najmniej widoczne, nie? No i taki mam piękny wianek zrobimy. Potem do tego będziemy doczepiać różne rzeczy. Będziemy robić choineczki. Potrzebne nam będą patyczki. Weronka nam pomoże zrobić choineczki, nie? I trochę mchu. Bardzo prosta sprawa. Potrzebujemy dużo umiejętności. Wystarczy trochę się pobawić plastelinką. Weronka, robimy choineczki. Proszę wziąć sobie na patyczku troszeczkę mchu na końcu. No tak, złap sobie, tak jakby trzyma. I zawijamy. Oj. Zawijamy. O. Zaraz ci dam drucik. Zawijamy trochę drucikiem, żeby się Troszkę kształtu nadajemy. Trochę kształtu i bardziej, żeby się przymocował mech do patyczka, tak? Formujemy choinkę. O, tu będzie jedna. Piękne. Tu już raz zrobimy drugą. I te choinki, ja to oczywiście przygotowałam wcześniej trochę więcej tych choinek. I teraz te choineczki będziemy wkładać w wianuszek. Najlepiej wcześniej, żeby nie było potem problemu przy tym, zrobić sobie dziurkę. Nie dziurkę, o. Czekajcie, bo zrobiłam trochę za dużą. I wkładamy tak jakby, wkładamy trochę las. Nie, będziemy układać, Werka? Robimy lasek, o. I to jest wianuszek, który ostatecznie na stole będzie świetnie wyglądał. Tak, będzie można go postawić na stole.
będzie bardzo ładnie wyglądać, bo zrobimy taki wianuszek, wsadzimy 3-4 świece, więc będzie ten wianuszek będzie bardziej adwentowy, tak? Czyli wykorzystamy go na te 4 tygodnie przed świętami i potem można zmienić świece i zostawić go sobie na stole wigilijnym. Poczekaj, mama ci pomoże. O. Wykorzystane są zwykłe patyczki z lasu, więc to nie muszą być takie ładne, mogą być wykałaczki. Poczekaj, kochanie. Daj mi to, bo ja muszę tego dużego, to ja bym chciała, żebyśmy tu wsadziły. Tak, o. Bo ładnie wygląda, jak jest na górze. Jednej strony. Tak. No, uważaj. Tu ja ci pokażę, gdzie. Tu, no. O, dobra. I wsadźmy tą choinkę. No, możemy wsadzić to. No, mocno. O, dobra. Jeszcze są trzy. Czy są trzy? Czyli generalnie to też może być fajny czas na spędzenie czasu z dzieckiem. Tak, no tak bardziej dla relaksu, można z nią z małą pokombinować. Na pewno dzieci wolą bardziej takie efektowne dekoracje, czyli coś, co się błyszczy i świeci. Nie oszukujmy się, bo mała też by wolała, żeby było błyszcząco z brokatem, ale to zawsze potem można poprosić ją, żeby, nie wiem, pobrokaciła to, wzięła z sztucznym śniegiem, posypała, no żeby się czuła trochę... Spełniona. Spełniona, tak. No chyba, że jak jest, cała rodzina jest pro-eko, dziecko się nie protestuje, więc nie ma problemu. Można zostawić go takiego, jaki jest, taki bardziej sauté. Zrobiłam taki wianek, który będzie sobie lasem. O, i teraz, żeby ładnie wyglądało i żeby dołożyć, trzeba dołożyć trochę świeczek. Mhm. Ja już przygotowałam, zaraz wam pokażę, jak się przygotowuje te świeczki, bo to niedużo, nie jest skomplikowane. Nie, tak, nie jest skomplikowane, nie? Ale dla mnie to jest. To ciebie jest? No ja wiem, bo to trzeba mocniej. Nagrzejemy sobie kawałek drucika. Dobrze. Wtedy łatwiej nam wejdzie do środka. Ewentualnie jak ktoś chce zrobić sobie to w inny sposób, nie chce się bawić w grzanie drucika, bo na przykład nie ma zapalniczki, to można zrobić tak, że zawinąć sobie drucik do drucika, żeby stworzyć tak jakby taką szpileczkę przy tych. I wbić. I wbić, tak. No i żeby zamaskować tą techniczną sprawę, maskujemy kawałek roślinki. Trochę bałaganu się stało, ale to nie. Trochę bałaganu, posprzątamy. No, musi być bałagan, ale jaki piękny stroik. Posprzątamy. Posprzątamy. Jasne. My to zawsze posprzątamy, nie? Często się bałagani niestety, nie? Często, ty zawsze bałaganie. No ja zawsze bałaganie przy takich rzeczach. O, i automatycznie mamy taką ładną szpileczkę. Będzie nam łatwiej te świeczki, daj kochanie, te świeczki wbić. Jaki zapach się roznosi. Ja może zrobię tak po jednej stronie dwie, po jednej stronie dwie. Według inwencji, tak? Jak ktoś chce sobie poszaleć, to można dołożyć jakiegoś reniferka. Weronika, przynieś jakiegoś reniferka. O, tak to wychodzi bardzo naturalne. Mm-hmm. Można sobie postawić go na środku stołu. Jakbyś mi podała, kochanie, tą miseczkę. Przykładowo małą miseczkę na owoce. Wkładamy wianek, mamy dekorację taką bardziej ten, jak mamy, o, maluchy. To możemy wykorzystać jakieś reniferki w międzyczasie, tam gdzieś w lesie, żeby sobie stały mniej ozdobne, bardziej ozdobne. Mniejsze, większe. Prawdziwy las, wersji prawdziwy mini. Las, tak. O. To będzie drugi sobie. O, złamałam choinkę teraz. Wycinkę zrobiłam przypadkową. Czekaj, bo mi się wycinka zrobiła leśna. Jej, postawiłam mini pęk. No widzisz, jest bardziej naturalny. O, pokaż tego o, musimy zrobić tak. Reniferka. Pięknie. Jeszcze pomagałaś. O, gdzieś tam. Super. I mamy las. I możemy go postawić. Las, las, wieża.
biegnie sobie o, na... Mam nadzieję, że nasi widzowie zostaną zainspirowani. Tak, bardzo namawiam do robienia rzeczy samemu, bo to jest tak naprawdę to potem... Fajne. Tak, fajne, nie? Coś potem można się fajny pochwalić. Fajny czas z mamą. Można się pochwalić, nie? Że się coś zrobiło. Dziękuję Ci bardzo za dzisiejsze spotkanie, za wyczerpujący wykład, za pokaz. A Państwu dziękuję bardzo również za uwagę. Mam nadzieję, że zostaliście zainspirowani, jednakże pamiętajcie o najważniejszej istocie Świąt Bożego Narodzenia. Dziękuję bardzo, do zobaczenia za 2 tygodnie.